się staje nową świecką tradycją, że auto mnie mija i denerwuje, że witam się z Wami w drodze. Jest sobota, godzina 9, a my tu po prostu już w pracy. Hello, hello. Jedziemy do Łodzi, do Action, ponieważ musimy zobaczyć, jakie tam są drobiazgi, inne dziwne rzeczy. Plan jest getrowo różny, także przed nami nie wiem ile. Około 30 km. Zobaczymy, od której strony nas poprowadzi, bo z Łodzi to ja jeszcze jechałam do Actiona, ale jakby od siebie to nie. Zobaczymy. Tira mam za sobą, muszę przyspieszyć, bo się rozgadałam. A, muzyczkę wyłączyć, będzie wszystko słychać, tylko nie mnie. Za 500 metrów skręcił w prawo zjazd. Już mamy informację, co zrobić. Nie no, do Łodzi wiem, jak dojechać, ale potem zobaczymy, jak nas poprowadzi. Przypuszczam, że poprowadzi mnie koło Ikei i tam potem na prawo na rondzie. Kiedyś na mapie sprawdzałam, to chyba ode mnie jest taki najłatwiejszy dojazd. Tu się popyłam, miałoby to sens. Zobaczymy. No i co? I pewnie jakieś przebiteczki drobne będą. Ja już Wam powiem, że troszeczkę odzwyczaiłam się od vlogów, bo teraz ten tydzień był nieco intensywny. Dużo rzeczy było do zrobienia, ale pogoda dopisuje. Niby leży śnieg, dzisiaj w ogóle była taka ten na szybie zamarznięta woda, ale już podchodziła ciepłem i łatwo się to ściągnęło, także naprawdę fajnie. Także zima nie daje nam się we znaki. W sumie mam nadzieję, bo to i ludzie w piecach mniej palą i mniej zużycia wszystkiego, także wcale nie jest najgorzej. Efekt cieplarniany, ja tam nie narzekam. Mogę pomarańczy hodować w ogródku, jak mówił Klimuszko, przeżyłabym. No, dobra moi kochani, to do zobaczenia w kolejnych wstawkach. Pa, pa. Jesteśmy już po Actionie i wcinamy śniadanko. Co prawda jest godzina koło pierwszej, ale tak. No i tu jedna rzecz z Actiona. Kupiłyśmy sobie po notesiku, ja będę miała na skrypty, a Bławatuś będzie miała na różne ważne. Różne ważne. Podobno kółka są ważne. Niech i tak będzie. To zobacz, przybliży trochę. Dobra, moi drodzy, patrzcie, patrzcie. Dostawa kalendarzy. Teraz trzeba je podpisać i do Was wysłać po prostu. A jaki jest podpis? Z żywiołami. Z żywiołami. Joanna Wiśniewska. Żeby nie było żadnej podróby. Ta. Hrabina jest tylko jedna. Ta-dam. Ta-dam. Patrzcie, jak mróweczka, no. Tu. No już trzeba. Do Jadwigi idzie nasze. O, pozdrawiamy naszą najwspanialszą Jadwisię. Tak. Jakby ktoś się zastanawiał, co hrabina wieczorami robi, to proszę. Tak, śpię, odpoczywam, leży do góry dupą. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda. Pa, pa. Pa. A jak tu na tym krzesełku? A zaraz zobaczymy. Zestawy na Imbolc się zadziały, ale teraz musimy jakieś tło dobrać, żeby to ręce i nogi miało, więc będziemy pracować z futerkiem. Zestawiki sobie porobiłyśmy. Teraz oczywiście będziemy je pakować i wysyłać. Urocze są, śliczne. Tego aparat nie oddaje, ale to jest pełno brokatu. Ten czy cydru też, ale to mentalnie, ale brokatu najbardziej. Widzicie?
jak zaklinają węże, a tu kota. No czekaj, a może teraz Titanikiem pojedziemy. Czekaj, czekaj. Titanik nie. Zobacz. Titanik no. Nie. Dobra. Julia. Ja? Muszę się tego nauczyć po prostu, a to. Gdzieś to jest odpowiednia nuta. Koniec już, koniec, zaklęta. Tak. Zaklęta w sokoła. A, i weź tu ucz dzieci z kotem. No. No. Nieprawda. Uuu, ktoś mi kocha. Weź pigułkę. Bonanza mi wyszła z tego. Wa! A miał być jakiś ten. No. A więc żegnaj mi, kochana mam. Za chwilę wypłynie jak długi rejs. To są takie od najprostszych. Trzy kurki, siała baba mak. Kółko graniasto, ojciec wypili już. Weź kółko graniasto. No bo ja wiem jak to szło. Kółko graniasto. Właśnie to jest tak już inaczej, poczekaj. To nie było to. To wyszedł ojciec Wilgiriusz. To jest obok. Gdzieś puściłam. Zobaczcie, jaką fajną rzecz trafiłam w Chińczyku. To są takie naklejki na samochody i tam były jakieś tam byki, jakieś tam dziwne rzeczy, ale była jedna żmija, jakkolwiek to nie zabrzmi. Myślę, że to będzie piękne po prostu na księgę cieni. No jest rewelacyjne moim skromnym zdaniem. Naprawdę. A na księdze wygląda w ten sposób. No uważam, że naprawdę ma swój wymiar. No i bardzo dobrze klej trzyma. Zadowolona jestem. Hej, hej. A my jak zwykle z drogi, z trasy. To znaczy w zasadzie czekam pod domem na włączonym silniku przez moment. Dorota wróciła się po przyklejaczkę do telefonu, żebym mogła sobie nawigację włączyć. Ale jedziemy załatwiać sprawy księgowe, to po pierwsze, a po drugie jeszcze do portu Łódź na chwilkę. Tak po drodze, bo i tak jedziemy do Łodzi, więc po drodze trzeba zajrzeć. Ja już widzę, idzie Dorota, super, to będziemy jechać. A wiadomo, że w porcie Łódź to jest tak, że się długo... Nie usiadła. Hej, hej. Nie usiadła. Trudno, to będziemy za... Egregor. Egregor. Pod. Wypluwasz egregor. No, w każdym razie będziemy... Nie, no przecież. Będziemy chodzić. Idziemy do Empiku zobaczyć, co jest i do Ikei, i do różnych ważnych. Kilka sztuk jest. Dlaczego jakoś... Tak jakoś mądrze. Mądrze właśnie, bo ja go już tak niby mądrze, że tu ma ten, a tu ma ten. A tu ma tak, że może tak, nie wiem, tak, nie? Najpierw tą dupkę przyklej. Właśnie. Teraz będziemy
kombinować. Dobra, stop. Stop. Czy nagrywasz? Nagrywam. Bo jeszcze można to zrobić w tenże sposób mądry w sumie. W sumie. Do szyby. Tylko to bym wtedy ściągnęła, bo to jest bez sensu. Tutaj jest ten o. Dobrze jest stygowany. O Jezu. Jezus Maryjo, święty, o Józefa. Czyli w ten sposób. I musisz tutaj nadmuchać, nie? O. A no, trzyma nogę. No i teraz sobie tak ustawię, teraz tak, żeby pasowało. Że górą i że te. Dobra. Bo on musi wejść i się zahaczyć, nie? Żeby... Stryk. Nie jest to może... Znaczy, mądre jest to, że się samo rozsuwa. No i zobaczymy, czy on tu wejdzie. Aparat? No. A ty chciałaś do telefonu? Do telefonu chciałam. Aha, chciała. Ja myślałam, że do aparatu. Nie, to nawet nie będzie przeszkadzać, jakby już jechała. No. Też mogła wlokować. No bardzo dobrze. Proszę bardzo. Będzie vlogowanie. Pipsztok. To się gdzieś też... Ej. To możesz tak przesunąć, nie? Mogę. Ale... O, nawet o. Chcę, żeby ci proszę ty bardzo. Obowasz tutaj swój kadr zawsze. I co? I po prostu znowu osprzęt osprzętowany. I dobra. Żeby nie było. Do zobaczenia w późniejszych klipach. Pa, pa. No i słuchajcie, jesteśmy przed i idziemy patrzeć, co się dzieje w Ikei na świeczkach. Pędzimy do głównego wejścia, zamiast zaparkować w podziemnym parkingu, co w sumie mogłam uczynić, bo ileż miejsca jest, to nie uczyniłam, to idziemy od góry. Ale nie jest zimno, dajemy radę. Przyda się. No, bardzo ładne. Naprawdę. No śliczne. Nowe ekspozycje, jakby ktoś coś w Ikei. Nie wiem, czemu weszłyśmy do Ikei, chyba świeczki obejrzeć. Mhm, zobacz, jaka fajna cyklniczka, taki żołędź. No, ale nie po mojemu. Dobra, teraz poduszki. Słuchajcie, działów jak zwykle, jak mrówków. Ja lubię retro. No są śliczne. No, te mi się podobają, idę je obejrzeć. Zobacz, o, to też są, ale tamte są chyba fajniejsze. Mhm. Tak, do kapy to no, na pewno. Tak, właśnie spojrzałam. Nie są takie cienkie. Tylko po ile są po 20? No to tak dużo mało, no. No. Są piękne. W ogóle to muszę spojrzeć, czy są jakieś sensowne cenie te pokrywki, bo ja mam jedne na taką grubość, a te mi się podobają, 3D, ale ładna jest. No, taka duża i konkretna, i to jest materiał ładny. Tak, ale to jest tylko ta pokrywka, nie? Bo to... Sama poszewka. Tak. Ale bardzo fajne, bo ja mam jedne i ja je wymieniam. Mhm. O, tu za 100, ale dobra. Okej, może być tak, że to jest wyszywane. Mhm. Fokusuj. No fajne są. Tu za 50. Super. Właśnie zachwycamy się designem babciowym zasłon i różnych ważnych rzeczy, ale ja to jestem zachwycona. Jak będą białe meble, to będzie jak znalazłam. No, ty możesz mieć wyrazisty taki... Tak, taki jeden, dodatek. Dokładnie. A w ogóle zobacz, co to jest takie, że to panel, coś takiego. Panel, to może rozdzielić czasami pokój. Ale słuchaj, to nie. Też, bo niektórzy rozdzielają. Naprawdę. Właśnie patrzymy, że zrobione jak w spa. Wcale nie głupi pomysł. A to ja. A tutaj jak ktoś ma ochotę na ekspozycję pewnych rzeczy, to zawsze można. Ładna, ta krata jest super. No, krata jest super. No i się tragedia zaczyna świecowa po prostu. IKEA to zło. Zobaczcie, jakie to wszystko fajne. O, wiatraczek, tylko taki fest duży. Jeszcze z dzwoneczkiem. To straszne. Bardzo dobrze. Coś się wreszcie dzieje. A to na co to jest? Co na świeczki stawiasz. Raz, aha. Dwa, trzy. O. No tak. Dobra. No takie niewintycznie. O, zobaczcie, co się dzieje na tym. Drzwi pod alarmem. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? A tu są te wielkie świece. Ogromne. O, takie świece będę musiała kiedyś wziąć, żeby je uświęcić. Koniecznie. Tacam na świece. No, takie tam.
dla tych. Jakieś mamy kuchnie, sejle i sejle. Trafiamy na sejle, dużo się błyszczy. Brokaci i liśni. To nawet fajne. Na jeden tealight, ale takie długie szkiełko, nie? O, tutaj mam. Bardzo mi się podobała ta kolekcja kwiatkowa. Aż świnki są. No, świeczniki, lotosy, ale z ciemnego szkła również. Te są piękne. O, ja takie dostałam. No, widzisz. Podobne. Tu jest jeszcze tulipanek. Delikatnie. No, ładne są. Śliczne są. Ja to lubię, jak się tak błyszczy. Już po sezonie świątecznym, ale... Słuchajcie, jakie blinki tu są. To nie macie pojęcia. Holo, holo. To jest taki plasticzek niby. Tylko do wyglądania, ale wygląda po prostu super. Hello, hello. Akcja jednorożec, patrzcie. Rybkorożce. Tu, 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 tu. Jesteśmy w piku. Hello. Nie muszę, aha, zapomniałam. Zmienić perspektywę. No, jednorożcowe te są. Właśnie próbuję zrobić zdjęcia, jak słuchajcie. Na Instagrama, żeby nie było. Tadam. Insta. Notatniki. Że tak się wyrażę brzydko. Pierdolniki. Mamy jednorożce. Brokatowe ołóweczki. Ale ja jestem pewna, że myśmy zrobiły tą wojnę jednorożcową na świecie. Prawda? Od czegoś to się musiało zacząć. No, na pewno nie od... To się wytnie. Chodź, pamiętać. To nie ja. To nie ja. No, proszę pani. Tu trzeba robić notatki, kiedy są audycje i te sprawy. Ale zobacz, no to tylkowy ten jest ładny. No. Jedna już co? Kółeczka są. Oddycham. 25. Ale jak ładnie ukryte, nie? Tak, bardzo. Kółeczka. Unicorn. Lampo. To jest cała seria. To nie dla nas. Wiesz co, ty chodzisz do szkoły, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, chodzę, ale lunch masz zupę. Jakby ktoś jeszcze nie miał dosyć. Gdzie? I am... Mogę tak powiedzieć? I am fucking corn. Nie wiem, czy... Ale ładny ma ten kolor. Ale widzę, że oni chcą iść na moją zgubę, bo tu jest pełno kółeczek. Kiedyś tak nie było. Oni mi to robią specjalnie. Kółeczko, kratki, te Oxfordy. No. To śliczne. Też, o, jeszcze to. Cześć, zgubę. Nie. Nie. Not this time. Ładnie.
Nie wiem, to jest torby. Super, nie? No. Widzę, że też sięgasz po kółka. Przez ciebie w sensie nie, żebym się od razu na kółka. Nie, nie, rozumiem, ale w życiu. Tak, serce mi pęka, ale nie mam kółka. W domu cztery leżą, nie? Ale ten piąty jest tutaj, ten najlepszy. No tak, zawsze ten najlepszy jest do kupienia. Notesy i pudełka. I pudełka. Tu jest, o, dzień dziadka, dzień babci. O, nawet z tą herbatką. Bardzo fajnie. O, tu dla kociar ładna ta. Czy wy widzicie ten kieliszek, co tu pisze? Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Nic nie mówię. Kto wie, ten wie. Czy jest jeszcze jakaś baba, która się cieszy z czterdziestki? Czy jest jakaś, która się cieszy na widok unicorna? Mając 40. To jest fajne, podoba mi się. Smacznie wygląda. Właśnie, na lody musimy iść. A my na lodach. A my na lodach. Bo jakże inaczej. Nie, żebyśmy nie pracowały. Nie no, w życiu. Siesta, przerwa. Przerwa, bo to trzeba uczcić pewne rzeczy. O, nasza hrabina szaleje. Tu Instagram, tam vlog. Proszę was. A lody czekają. A lody czekają. Ciamkać, ciamkać. Ciamka, bo się rozstawiło, ale pyszne. No, pyszne, pyszne. To coś nadal jest w domu. Tak. Zabieram ten fotel do domu. No, bo jest taki fajny, głęboki, zobacz. Tak. Ale to jest, on jest taki fajny, głęboki i nawet tam się podusia zmieści, nie mówiąc o kocie. Nie mówiąc o kocie i o książkach, kawku. I małym tym telefonku, laptopku. Byliśmy na dobrych lodach, są kafe. W sumie możemy już pełnąć w kierunku znajomych. Patrzcie, tak sobie stoję sobie z hrabiną i tu pitu pitu i zobaczcie, co tu pisze. Co tu jest na plakacie obok? Ja jeszcze się nie odwracałam, widzicie? Jeszcze nie wiem. Nie. Ja wam pokażę stawiany. Bliżej. Mogę już? Tak, proszę. Wielka księżna. Oprócz tego skrzypek na dachu, ale spoko, nie, ale wielka księżna jest. Tak. To ja. No. Także jak ktoś będzie pytał, dlaczego hrabina, to można księżna. Powiedzieć, bo wielka księżna. Dużo rzeczy to myśmy nie kupiły, ale pokażę wam. Zapachowe potpourri, dlatego że jak będę robiła olejki wszelkiego rodzaju, a szczególnie miłosne, to płatki kwiatów nadają temu wyrazu. Baterie, no bo są tanie w Ikei, czerwone podgrzewacze i piękne poszewki na poduszki z bardzo dobrego jakościowo materiału. Po 15 zł, no i dwa wkłady, także zaraz się biorę za ubieranie tychże poduszek. To się tutaj wydarzać, natomiast my musimy podchodzić do tych emocji z równowagą. Wtedy może być wielki smutek, przyjdzie wielka radość, ale po wielkiej radości nie musi przyjść wielki smutek. Chodzi o to, żeby podchodzić do tego, jak gdyby wyjść z tych emocji i podchodzić do tego bardzo neutralnie, nie pozytywnie, neutralnie. Jest smutek, to jest smutek. Jest radość, to jest radość. I pamiętać należy... O, patrzcie, na gdzie. Karmolek. Karmolek, zobaczcie, jaki wzrok. Te oczęta. Czy wy to widzicie? Ta-dam. O, a to jest hrabina. I siateczka, i siateczka, bo ja tamtego. Ja chodzę, coś miałam poprawić, tak. Nie? Moje munkostwa polegają na tym, że torebka musi być złożona. Ale nigdy jej nie umiałam złożyć. Już nie jest perfekt, ale ty ją złożyłaś lepiej niż producent. Co,
na targach w Katowicach, jak byłam z Grzyszkiem i Kasią, to tam, no coś tam było w torbie, potem wyciągnęłam z torby, w ogóle środek targów, nie, a ja na kolana, na podłogę, fak, to złożone. A Katarzyna, Come on. Siatka musi być złożona. No, nie? Także no. Taki myk. No, ale a propos dzisiaj zachwytów i radości, to jest nasz zachwyt dzisiejszego dnia. Tak, po tu się sam. Ona jest mega, piękne. Mega piękne. Boska. Cudowna. No. Do następnego. Pa, pa. A tak było wiosennie i ładnie. Tak było ładnie i wiosennie, a teraz proszę, jak śnieg za Iwania. Po prostu śnieżyca. No trochę zimy w styczniu może być ostatecznie. Święta będą. Szuren buren. Sobota rano, hrabina szaleje. Cześć, witajcie moje słonka kochane, chciałam się z wami przywitać, chyba drżycie, z samochodu, z tego względu, że dzisiaj udajemy się do Łodzi, troszkę, co mi tak drga, nieważne, troszkę na Piotrkowską, trochę po marketach budowlanych z wyborem, nienawidzę, koloru farby, żeby zobaczyć, gdzie są tańsze, te, które sobie upatrzyłam. I tak będziemy sobie działać dzisiaj. Jest sobota rano, jak zwykle pewnie będziecie mieli tygodniowy vlog. Vlog z drogi najczęściej. Troszkę ponagrywałyśmy, ale dopiero w sobotę vlogi obrabiam, także zobaczymy, czy wszystko będzie w jednym, czy niekoniecznie. Wczoraj było jakieś 5 stopni, dzisiaj mrozik. Dzisiaj mrozik, no ale cóż poradzić, tak to bywa w zimę. Chociaż powiem wam, że mamy 19 stycznia i tak naprawdę takiego mrozu ekstra to jeszcze nie było. No więc fajnie, bo ja jako kierowca wszędzie muszę dojechać, pozałatwiać różne sprawy, to sorry. Ale mrozy nie są dla mnie, nie lubię. Także trochę rozgrzewam auto. Jestem przy mchówce. Trochę rozgrzewam auto i zaraz lecimy w dalszą trasę, bo w Łasku jest jeden market budowlany, czyli Mrówka, i w zasadzie jest coś drugiego po przeciwnej stronie. To taka prawda. Ale no, pojedziemy do Łodzi, tam Obi, Castoramy i Leroye. Zobaczymy. Chociaż sprawdzałyśmy na strony i ceny. Bo można na szczęście, no tylko Mrówkę trzeba naocznie zobaczyć, po prostu. No, to ja będę się z wami żegnała, na pewno jeszcze jakieś przebiteczki wam zrobię. Pa, pa. Idziemy i zobaczcie, co mamy. Czekajcie, ludzie, mamy to, nie? Zaraz mamy, uwaga! Hashtag kocham Łódź, trzeba będzie umieścić. Na Insta! Boże, jak mi się ten budynek kiedyś duży wydawał. Co on taki mały? Co tu się dzieje? Ja jestem ubrana w różne ważne rzeczy. Idę jeszcze ten wyciągnąć telefon. Tak, kocham Łódź. Znaczy, nie żeby tak całym sercem, ale na hashtagu można się zrobić. Tym bardziej, że tu chyba... A nie, tu coś jeździ. Ja tu jestem na środku ulicy. Można tu teraz jeździć. Straszne. Dobra, idziemy się dalej fotografować. Dobrze, to teraz właśnie Piotrkowska o godzinie 10.30 i coś, albo 11.00. Jakoś tam dojechałyśmy. Załapałyśmy parking w centrum miasta za darmożkę. Mamy jakieś stare, nowe, tu mamy murale.
Murale na Pietrynie są fajne. No i oczywiście odnowione kamienice od zewnątrz, bo wewnątrz tego nie wie nikt. A my szukamy Loki, która chyba jest tu, i Tigera, który jest troszeczkę dalej. I tam hot dogi były, hamburgiery. Ale to, o, i tu jest meksykańska, która nie jest dobrą knajpą, ale zobaczymy. Troszkę mroźno. Ja oczywiście ledwo dojechałam, ale obejrzyjcie sobie chociaż trochę Piotrkowskiej. A co? Nie masz wody? Widoku. Chciałam wam pokazać, z jakimi zakupami wróciłyśmy ze sklepów. I w tej grze były wyprzedaże. Były i mamy tak. Kotka mamy na pewno, bo kotek musi być, jak nagrywam. Czekajcie. Mamy dwa smoki, które są śliczne. Tak, ty jesteś śliczniejsza, Dziunia, tylko... I mamy smokorożca. Proszę bardzo, jest smokorożec z takim nieco dłuższym, puszystym ogonkiem. Były takie kadzidła. Nie wiem, ile tu nawet jest sztuk. Dziunia, Dziunieczko, ja wiem, że mnie nie było 5 minut, ale... Dziunia, proszę cię, umykamy stąd. Umykamy. Możemy sobie tu leżeć, tak? Tak, leżymy sobie po kociemu. No, fokusuj. Leżymy sobie po kociemu, ale nie przeszkadzamy w nagrywaniu. Taka jestem slotka. Patrzcie, że się nie chce fokusować. No, dawaj, dawaj. Proszę bardzo. Taka jestem slotka i sobie poleżę. Tak, koło smoków i innych. Dobrze, i właśnie takie kadzidła. Nawet nie wiem, ile ich tutaj jest. 10 stick, czy 10 patyczków. Także ok. Zobaczymy, jak będą pachnieć. Dostałam kartkę z Werony, także dziękuję bardzo serdecznie. Kot oczywiście musi się poprzytulać do różnych rzeczy, tak, bo picia w centrum uwagi. Ale w Loce były też takie fajne rzeczy. Można sobie, zobaczcie, zakupić taką bazę pierścionkową. Ja wam to pokażę w ogóle, jak to wygląda. Słuchajcie. Zobaczcie, mamy bazę pierścionkową. Jest tutaj pieszczonek. To jest od... rywalne, na takie guziki. Ja sobie do tej takiej bazy pierścionkowej zakupiłam parę guzików. No i oprócz tego jeszcze piórnik oczywiście turkusowy. I kolczyki, które wam zaraz popokazuję, ale przejdę do tych guzików. I zobaczcie, zakupiłam sobie kilka guzików. Na przykład taki ładny. I można to, o, widzicie, poprzypinać fach do bazy pierścionkowej. I odpinamy i oko proroka, fach. I odpinamy i na przykład taki fiolet, fach. I odpinamy, muszę sobie w ogóle kupić drugą bazę, bo nie zauważyłam, a tu mi dwa te wypadły, diamenciki, no ale to tam. O, a ja, o, poczekajcie, bo kot, sorry, to był kot. I na przykład, o, fach i mamy zupełnie inny pierścionek. I dzisiaj, on taki ładnie jest rzeźbiony, zdobiony i sobie dzisiaj noszę ten właśnie. Czyli mam takie bazy do pierścionków, ale nie tylko pierścionki można, bo jeszcze sobie kupiłam kolczyki, tylko trzeba już pamiętać, żeby, no, znaczy można nosić różne, bo czemu nie. A kupiłam sobie takie zielonkawe i zobaczcie, też jest na tej bazie guzikowej. Widzicie? Czyli można sobie wymieniać. Może być jeden taki, drugi taki. Za każdym razem są inne. Łap! Inne kolczyki. One są wiszące, ja lubię wiszące. Były też takie wkręty. A to sobie będę jeszcze uzupełniała. Już taka fajna rzecz. No i nakupiłam mnóstwo kolczyków. Bo na przykład kupiłam takie czarne. No myślę, że bardzo eleganckie.
Tu się nie mogłam zdecydować na kolor. Te mi powypadały, czekajcie. La 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 la. Dawajcie mi, dawajcie. Tu mam, o, na przykład z frędzelkami. No takie troszkę na zasadzie azteckich. To znaczy nie kolorów, tylko jak gdyby kształtu. To są takie granatowe, ale jeszcze też kupiłam takie w turkusie. Mi się bardzo... A, wiem czemu te wypadają, bo nie mają tych zatyczek takich. Tak? Czyli bardzo fajne. Takie. I nakupiłam piórek mnóstwo, bo kupiłam. Piórka... Proszę bardzo. Turkusy oczywiście. Uwielbiam. Piórka w takim nieoczywistym granato niebieskim. Piórka czerwone również zakupiłam, bo czerwone dodają energii. Zresztą były śliczne i są bardzo wiszące. A bardzo wiszące to lubimy. Także takie rzeczy zakupione. No i idę patrzeć te kadzidła. Zobaczymy, jak będą pachnieć.